Cześć, witajcie, Paweł Lemański, portal mózgu.com. Się kłania Roland Phantom. On już był i gościł na naszym kanale. Natomiast kiedy go testowaliśmy, no to Roland Phantom, jak to Phantom. Kontrolery, Zencore, dynamiczne pady. Klawiatura, mieliśmy wtedy model 7, więc klawiatura była nieważona. Tutaj klawiatura jest ważona, ciężka. PHA 50, jeśli chodzi o klawiaturę młoteczkową w Workstation, to absolutnie Roland jest w czołówce. Ta klawiatura jest naprawdę świetna. Natomiast Roland tamten, którego testowaliśmy, a ten, który jest tutaj, to są dwa zupełnie inne instrumenty. A dlaczego? Pojawił się nowy system operacyjny. System operacyjny o numerku 2.1 i ten system po prostu zmienia rozdanie kart na rynku Workstation. Dlaczego? Dlatego, że pojawiły się nowe modele syntezatorów. To nie sample, tylko wsadzono tutaj cztery silniki brzmieniowe. Jupiter 8, Juno 106, JX8P, SH101. To nowe instrumenty, które tutaj drzemią. Kontrola nad tym brzmieniem jest dokładnie taka sama, jak w oryginałach. Oczywiście, każdy, kto jest w moim wieku, pamięta ten utwór. Szczotko, szczotko. SH101. Tak brzmi ten model. Możesz zagrać na tym szczotko, możesz zagrać na tym cokolwiek tylko chcesz. Pełna kontrola nad brzmieniem. Masz pełną kontrolę nad brzmieniem. Roland zaprojektował system tak, abyś widział wszystko to, czym sterujesz. Pod ekranem masz potencjometry, którymi możesz szybko kontrolować brzmienie. Zapytacie, no dobra, jak mogę szybko dostać się do parametrów brzmienia? Oscylator. Klikam parametr, jestem w edycji. Filtr. Obwiednia. Efekty. Dostęp do Chorusa Juno 106. Ale możemy również skorzystać z innych efektów. Nawet nie muszę wchodzić w edycję brzmień. Ale kiedy kliknę parametr, mam moje okno pokazane. Generalnie bardzo przyjemna edycja brzmień. W mojej opinii ten instrument jest bardziej przyjazny i wszystkie emulacje, które tutaj się znajdują, są bardziej przyjazne niż w Jupiterze, chociażby X i w XM. Tam mały ekran znacznie utrudniał zadanie. Tutaj jest po prostu bardzo przyjemnie. Każda emulacja posiada swój kolor. Jupiter 8 pomarańcz, Juno 106 jest czerwony, JX8P zielony, SH101 niebieski. A to dlatego, byśmy mogli się szybko orientować wizualnie, którą emulacją zarządzamy. Na stronie Roland Cloud macie dostępne nowe brzmienia po zarejestrowaniu, po uaktywnieniu konta, opłaceniu należności. Mamy dostęp do nowych brzmień, które wykorzystują właśnie te nowe modele. Roland pokazał nam, że potrafi. Pytanie, czy będą kolejne emulacje? W mojej opinii tak i to pewnie jest tylko kwestia czasu. Tak więc, jak widzimy, Roland rozrasta się bardzo mocno. No i od teraz Phantom to nie tylko świetny sekwencer, sampler, eksport, import próbek, bo to również jest w nowym systemie usprawnione. Teraz zyskujecie zupełnie nowe możliwości. Czekam na kolejne update'y, a tymczasem wszystkiego dobrego, na razie, pozdrawiam, cześć. Thank you.
Thank you.